cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Czerwony Korsarz. Jesteśmy w Sopocie, niedaleko Mola. I tu siedzi taki pan, jak pan ma na imię? Wojciech. Panie Wojciechu, a co pan tu robi w Sopocie u nas? Pana, ja przyszedłem do okulisty dzisiaj i spotkałem mojego przyjaciela Sławomira. Aha, i pan ma chore oko? Mam chore oko. Lewe czy prawe? Z pańskiej strony moje lewe. Aha, pana lewe. No dobrze, no tak, tak. Ale to pan ma nadzieję się wyleczyć tutaj. Oczywiście. To jest dobry okultysta. Znaczy okulista, chciałbym. Tak, jest dobry okulista. Nie okultysta. Nie. No. No to idziemy dalej, zobaczymy, co tu się dzieje w Sopocie. Proszę, bo przyjechał, ja mam dzisiaj patrol. Czerwony Korsarz ma dzisiaj patrol. Jak widać, oczywiście z bronią. Pod bronią. Idziemy dalej. Idziemy dalej, patrzymy, co tu na molo w Sopocie się dzieje. O, tutaj turyści spacerują. Mamy dzisiaj... Którego tu mamy dzisiaj? Proszę panią, którego dzisiaj mamy? Trzeci. Trzeci dzisiaj jest. Tak. A pani skąd przyjechała? Z Gorzowa. Pomorska Telewizja Narodowa, witam. Witam. Ja tu właśnie robię taki reportaż. I co, podoba się pani Sopocie? Podoba mi się bardzo. Ładnie jest. Tylko szkoda, że molo jest płatne. No molo jest płatne cały czas, dopiero za miesiąc. Pierwszy raz, więc... Za miesiąc będzie niepłatne. Proszę pani, najgorzej to jest pierwszy raz. Tak? Nawet z kobietą, wie pani. A wydawało mi się, że nie. A miała pani z kobietą? Idziemy na molo w Sopocie i coś my tu widzimy. Na molo, pod molem siedzi tutaj pan. O, dzień dobry panu. A pan tu siedzi, tutaj pan na wózku siedzi. Tak. Jak pan ma na imię? Zbigniew Stefaniak. Panie Zbyszku. Tak. O, tu pisze nawet Zbyszek, maratończyk. Tak, tak. To pan w maratonach startuje, panie Zbyszku? Startuję w półmaratonach na kulach. Na kulach? Tak. Aha, a teraz pan jeździ na wózku? No na co dzień poruszam się na wózku, udowadniając ludziom, że w każdej sytuacji można się odnaleźć i że to jest mój przyrząd do codziennego poruszania się. Dobrze, a skąd pan tu przyjechał do Sopotu? Przyjechałem stąd do Sopotu z Pucka. Z Pucka, to pan tam żyje w Pucku? Tak, tak, ja tam żyję. I tam pan treningi robi? Tak, trenuję, na tych kulach? Trenuję tak z moją opiekunką 3 razy w tygodniu do 4. Tam w domu mi też pomagają, także no rozumiem. Jest jakaś miła atmosfera. A rozumiem, bo ja tą panią poznałem, bo kiedyś w sądzie żeśmy się spotkali, tak, bo ta tak, pani miała problem z policją, tak, rozmawialiśmy. Ewa Konkol właśnie. Ewa Konkol się nazywa. Ja ją znam i... To już długo się panem opiekuje ta Ewa? 3 lata. 3 lata i pan zadowolony z tej Ewy? No częściowo jestem zadowolony. Generalnie tak. Tak, generalnie tak. No i teraz pan tutaj co? Pan tutaj, pan jest maratończykiem, pan jeździ, z tego co wiem, to pan ostatnio we Włoszech był. Jak tam we Włoszech było? No kolejny medal zdobyty. Jaki medal? Za udział. Ale za udział. 21 km przebiegnięte. Bieg pan na kula. Tak, i teraz szykuję się, jutro wyjeżdżam z Ewą Konkol. Dokąd to? Do Ostrawy w Czechach. Do Czech? Tak, jedziemy, jutro wyjeżdżamy. Proszę pana, a niech pan mnie zdradzi taką tajemnicę dla Pomorskiej Telewizji Narodowej, naszych widzów. Tak. Kto pana finansuje? Kto mnie finansuje? Niech pan powie. Szukam sponsorów. A, ta puszka. Tak, ta puszka pana finansuje. Tak jak widać, zbieram datki dobrowolne. I panu, i panu tu ludzie wrzucają? No co niektórzy wyzywają, ubliżają, prawda, ale... Nie kochają niepełnosprawnych. Ale to nie tylko o tym nie chciałbym rozmawiać. Rozumiem. Bo dotykają mnie różne sytuacje, różne chwile. Mam tutaj na myśli autobusy PKS Wejherowo, gdzie na przykład, pan... Co się gdzie, gdzie pan na przykład o tym wie, bo ja... No dobrze, ale niech pan powie telewizor nimi. Co no, się dzieje? Telewizom chciałem powiedzieć, że kierowca obrażał moją opiekunkę Ewę Konkol. Tak, również mnie, że można się zrehabilitować tam pod budką z piwem. Aha. Prawda, że jestem inwalidą, to powinienem siedzieć w domu. No przecież pan nie jest inwalidą, bo inwalidzi to byli wojenni, bo jest osobą niepełnosprawną. Tak, po co ja wyjeżdżam i w ogóle... I ma pan siedzieć w domu? Tak, nie mam siedzieć w domu, nie ruszać się, ale to się bierze moi telewizowie od tego, że od wychowania, od podejścia do osób niepełnosprawnych, bo chcę podmienić i nadmienić, że Polska jest częściowo krajem specyficznym i częściowo w niej ludzie. Ja już tyle mam objechanych krajów. No właśnie, a jak jest we Włoszech? We Włoszech jest jak traktują inna mentalność, w ogóle podejście do jak ludzi. Jak jest w Czechach? Pomagają
i tam nie ma żadnego krępacji, wstydu i tak dalej. Rozumiem. A tutaj pan ma problem, bo pana obrażają. A tutaj mam problem, bo mnie ludzie obrażają, ubliżają, ty żebraku, ty A jak pan wsiada do tego autobusu? Przecież pan jest osobą niepełnosprawną. No pomagają mi, albo jedna opiekunka, tutaj jest nowa opiekunka. Dzień dobry pani. Jak pani ma na imię? Pomaga. A skąd pani jest? Pani Agato? Z Wrocławia. I pani przyjechała z panem Zbyszkiem tutaj? Tak. I pani się opiekuje na ten czas panem Zbyszkiem? Tak, pomaga. Rozumiem. Na zmianę, raz Ewa, raz... No tak, no bo wiadomo, nie zawsze może Ewa, no nie zawsze może Ewa. Raz jest ta pani, raz tamta. Ale na szczęście pan ma takie wolontariuszki, można powiedzieć, które panu pomagają. Pani lubi tego pana? Tak. I co, pomaga pani mu wstawać z tego wózka, usiąść? Tak, tak. Na czym polega to? Może pani coś powie? No to jest pomoc przy ubikacji, przy ubraniu, przy... No tak, sam pan nie daje rady. Tak, no. Nie da sam rady. No i co, i to już długo pani z panem Zbyszkiem to robi? 3 miesiące. 3 miesiące i, tak. I pan Zbyszek z tej pani zadowolony? Tak, tak, jestem zadowolony, oby więcej dobrych ludzi, którzy mogliby pomóc w jakiś panu. Tam sposób pomóc i w ogóle, ale wie pan... A słyszałem, że pan ma problemy z policją. Na czym polegają pana problemy? Problemy z policją są takie, że atakowali mnie rok temu na drodze. Tutaj mnie atakowali, proszę pana. A co od pana policja chce? No, że ja jestem żebrak. A żebrak pan jest? Tak, jestem... Pan jest żebrak, maratończyk żebrak. No pan zbiera po to, żeby na zawody pojechać, tak? Tak, dokładnie. No, ma pan, ale pan należy do fundacji, przecież pan ma prawo w imieniu tutaj działać, no, pomagać. No tak, ale... W jakiej fundacji pan należy? Należę do fundacji tutaj pana... Sławpol w Gdańsku, gdzie miałem przyjemność z panem się między innymi spotkać. Jasne. Tak. No to będziemy panu pomagać, jak będziemy mogli, tak. Tylko. Oczywiście, no fundacja jest organizacją non-profit, przepraszam, non-profit. I nie zawsze, my też nie mamy pieniędzy, ale co możemy, to dla pana zrobimy, prawda? Ja chciałem jeszcze wspomnieć, że dzięki temu, że to robię, to nie siedzę z ojcem i matką w domu, że mam zajęcie, że... Czy pan jest trudliwy, że pan coś robi? Że po prostu mieszkam w niewielkiej wsi pod Łęczycą miejscowej na stałe. Tam pan zimę spędza? Tam zimę spędzam, a tutaj jestem pomiędzy ludźmi, mimo tego, że jest właśnie znieczulica ludzka, że jest dziwne podejście ludzi, że jest w ogóle takie podejście, że to aż nieraz przykre, bo potrafią ludzie za 2 złote ubliżać. Rozumiem, ale pan daje radę sobie tak, z tym. A jeśli chodzi o policję, wspomnijmy jeszcze, to również atakowali mnie na drodze, jak biegałem podczas treningu. Podczas treningu, że kamizelkę to ja mogę sobie pomiędzy jajca... A miał pan kamizelkę odblaskową? Tak, miałem kamizelkę. A, czyli pan prawidłowo tak, to się zachowywał. Tak, kamizelkę po prawidłowej stronie, a no. Policja mnie atakowała, a i policja oprócz tego za granicą pomaga. Za granicą panu pomaga policja. A tutaj nawet jak poprosiłem panią tą, która jest w straży miejskiej, to pani ochroniarka z policjantem powiedziała tak: my takich usług nie świadczymy, musi pan poprosić kogoś innego. No właśnie. A za granicą, jak mi się na trasie but odwiązał, to policjant mi tego buta zaśnurował, a tu niestety... No ja wiem, tak to jest niestety z naszą policją. Nasza policja jest nieprzychylna obywatelom, a szczególnie jestem niepełnosprawnym, nie chcę pomagać. A nie tylko niepełnosprawnym, ja też niedawno miałem z policją problem, bo nakręciłem film z moją premier Kopacz. Tak. Nie wiem, czy pan widział, ale tam musiałem kręcić ten film z spotkania pani Kopacz z dzieciakami ze szkoły, bo było otwarcie roku szkolnego 1 września. Tak. To ja musiałem to, jak to mówią, z radiowozu robić, bo mnie tam policja przytrzymywała, ponieważ mnie ktoś zaatakował, ja poleciałem po policję i okazało się, że ja przeszedłem ulicę nie w tym miejscu. Tak, więc policja odwraca kotogonem. Tak, ja chciałem powiedzieć jeszcze, że zamiast takim ludziom pomóc i właśnie, że wychodzą z domu, bo kiedyś, jak było wiadomo, takie osoby nie mieli możliwości wyjścia, nie mieli niczego, to teraz tacy ludzie, jak wychodzą, to takie są różne, dziwne, prawda, sprawy. Jak pan sobie radzi z takimi sytuacjami, kiedy pana obrażają, wyzywają, pan się kłóci z nimi, czy nie kłóci? Wie pan co? Czy pan się kłóci, czy nie kłóci? Nieraz to ja wytrzymuję, a nieraz to po prostu już nie wytrzymuję. No najlepiej się nie odzywać. Trzeba się odezwać, nie? Wie pan co? Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten, kto tak myśli, obraża i w ogóle, to on jest najbardziej chory na głowę, bo wiadomo,
wiadomo, na nogi można żyć. No. Nie ma nic strasznego, że ktoś jest na wózku, jest ograniczony ruchowo. Jasne. Powinna być życzliwość dla drugiego człowieka. Jasne. Zresztą to się bierze od wychowania w domu, w szkole, bo wiadomo, jak wiadomo, no, różnie to bywa. Edukacja rodzina w odwrotny kształci. Sposób. Tak, 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 no chciałem powiedzieć, że brak tolerancji dla osób niepełnosprawnych. Tak. A mówimy o integracji, o jakichś projektach, gdzie niepełnosprawni mogą żyć wśród normalnie zdrowych ludzi. Tak. No to się tam publicznie mówi w telewizji i tak dalej, a życie mówi co innego, jak pan, tak, jak pan Zbyszek przedstawił. A życie mówi co innego, bo niektórzy mówią tak, życie daje w kość. To życie takie jest dziwne, to nie życie, to ludzie. Ludzie robią jedno drugiemu, prawda, pod górę. No tak, ja panu powiem, tak. jest taka nasza pisarka bodajże, Zofia Naukowska napisała człowiek człowiekowi zgotował ten los. Tak, dokładnie. No to człowieka zależy wszystko. Tak. Brak tolerancji dla niepełnosprawnych osób. Dokładnie. Dziękuję panu, żegnam, do widzenia. To nie tylko dla tolerancji dla niepełnosprawnych, ale również nieraz nie mają dla samego siebie jakiegoś, że tak powiem, motywacji czy coś innego, prawda? Rozumiem. A co pan by chciał powiedzieć do telewidzów naszych? Może pan jakieś przesłanie dla osób, żeby niepełnosprawnych, no coś powiedzieć od siebie. Chciałem pozdrowić właśnie Pomorską Telewizję, że zechciała ze mną porozmawiać, Pomorską Telewizję Narodową, że zechciała ze mną tutaj w Sopocie porozmawiać tutaj o moich problemach, sytuacjach, bo różne sytuacje zdarzają się w Sopocie na co dzień. I po drodze do Sopotu. Tak. Dziękujemy panu, życzymy zdrowia i odporności. Chciałem na dniach kiedy indziej pokazać swój trening, jak ja ten trening. Dobrze, jak będziemy mieli trochę czasu, to do pana na trening przyjdziemy. Dziękuję bardzo, dobrze, do widzenia, panie Zbyszku. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa przeprowadziła rozmowę z panem niepełnosprawnym Zbyszkiem, który jest maratończykiem. Pan maratończyk właśnie odjeżdża na wózku do domu, tak? Ahoj. Na kwestę. Jeszcze na kwestę. Proszę bardzo. A jutro do Czech. Okej, okay, cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jutro jedzie pan Zbyszek do Czech na zawody. No także chłopak daje z siebie wszystko, a ludzie nie rozumieją tego, że niepełnosprawny ma też prawo do życia i do trenowania i do życia. Pomóżcie człowiekowi. Wspomóżcie. On tutaj jeździ po Sopocie często. Kwestuje, żeby mieć za co wyjechać na zawody do Pragi. Teraz jedzie, a potem gdzie indziej. Zapraszam do wsparcia pana Zbyszka, który jeździ na wózku inwalidzkim, ale jest maratończykiem. Biega na kulach.